Podczas służbowej podróży pewnemu mężczyźnie zepsuł się samochód. Próbował znaleźć przyczynę awarii, jednak jego starania spędzły na niczym. Zrezygnowany usiadł w samochodzie, zastanawiając się, co powinien zrobić. Słońce zachodziło już za horyzont, a on nie znał nikogo, kto mieszkałby w tej okolicy. Jego wuj, który mieszkał najbliżej, dotarłby tu najwcześniej rano. Z zamyślenia wyrwał go odgłos zbliżającego się samochodu. Szybko wysiadł ze swojego pojazdu i stając na drodze zatrzymał podróżnego. Kiedy nakreślił mu sytuację, nieznajomy zaproponował, że zawiezie go do pobliskiego hotelu. Wspólnymi siłami zepchnęli samochód na pobocze. Rozstawili ostrzegawczy trójkąt i przepakowali najbardziej potrzebne rzeczy do sprawnego samochodu. Jechali jakieś pół godziny, przez całą drogę milcząc. Kiedy zajechali pod hotel, mężczyzna podziękował nieznajomemu i wszedł do środka. Przekroczywszy próg, od razu skierował się do recepcji. Zmęczenie dawało mu się we znaki i chciał jak najszybciej znaleźć się w łóżku. Kobieta pracująca na recepcji wręczyła mu klucz i poinstruowała go, jak dotrzeć do pokoju. Już chciał odejść, kiedy kobieta zniżyła głos i pouczyła go, żeby trzymał się z dala od pokoju bez numeru na drzwiach, który będzie mijał idąc do swojego. Powiedziała, że to magazyn, w którym trzymają środki czyszczące i że pomieszczenie przeznaczone jest wyłącznie dla personelu hotelowego. Mężczyzna przytaknął recepcjonistce i udał się w kierunku swojego pokoju. Już w łóżku rozmyślał nad słowami kobiety. Coś w sposobie, w jaki mówiła o tym pokoju, rozbudziło jego ciekawość. Po chwili wstał z łóżka i ostrożnie wyszedł na korytarz. Podszedł do nieoznaczonych drzwi i przez chwilę nasłuchiwał. Wydawało mu się, że coś słyszy, ale było to zbyt ciche, żeby mógł zidentyfikować, co to takiego. Schylił się więc i zajrzał do środka przez dziurkę od klucza. Chłodne powietrze wydostające się z pokoju zmusiło go do mrugnięcia. Po drugiej stronie zobaczył pokój bardzo podobny do tego, w którym sam został zakwaterowany. W rogu pokoju stała nieruchomo kobieta. Jej skóra była niesamowicie blada. Stała tyłem do drzwi, opierając głowę o ścianę. Obserwował ją przez chwilę i zastanawiał się, kim może być. Może to córka właściciela hotelu, albo jakaś lokalna gwiazda, która nalegała na anonimowość. Przez chwilę wahał się, czy nie zapukać do drzwi. Jednak porzucił ten pomysł, kiedy stał ogarnięty tą dziwną fascynacją. Głowa kobiety gwałtownie zwróciła się w jego stronę. Przestraszony niespodziewanie ruchem odskoczył i omal nie krzyknął. Po chwili zebrał się na odwagę i spojrzał ponownie. Tym razem nie dało się nic dojrzeć. Całą dziurkę wypełniała czerwień. Najwyraźniej mieszkanka pokoju zauważyła go i zablokowała dziurkę czymś czerwonym. Poczuł, jak na policzki wkracza mu rumieniec i zrobiło mu się głupio. Miał nadzieję, że kobieta nie złoży na niego skargi na recepcji. Wrócił do swojego pokoju i zapadł w sen. Następnego dnia, schodząc na śniadanie, postanowił podpytać recepcjonistkę o tajemniczy pokój. Kiedy obiecał, że wytłumaczenie pozostanie między nimi, w końcu zgodziła się opowiedzieć mu prawdziwą historię. Wiele lat temu w tamtym pokoju mężczyzna zamordował swoją żonę. Kiedy zakończyło się śledztwo, wyremontowaliśmy pokój, jednak ludzie, których tam kwaterowaliśmy, rzadko spędzali tam całą noc. Opowiadali, że widzieli dziwną zjawę, której skóra była prawie całkiem biała, a oczy zupełnie czerwone. Jednak ludzie, których tam kwaterowaliśmy, rzadko spędzali tam całą noc. Opowiadali, że widzieli dziwną zjawę, której skóra była prawie całkiem biała, a oczy zupełnie czerwone.